I jesteśmy na żywo. Dzień dobry, kochane. Witam wszystkie bardzo, bardzo serdecznie w Power Poranku z Make Up Charm. Odcinek bodajże 17. Wybiła, minęła 8 rano, a dzisiaj moim gościem specjalnym jest Ania Grygoruk. Wspaniała nowa kobieta w naszym zespole. To jest niezwykłe, bo my poznałyśmy się w czasie pandemii, więc jeszcze nigdy nie miałyśmy możliwości spotkać się na żywo. Ale Ania jest już ze mną od... Ile to będzie? Końca października, więc... Całkiem świeża jestem, świeżynka tak zwana. Tak naprawdę od miesiąca, od niespełna miesiąca i już rozkochuje się w kosmetykach, rozkochuje się w makijażu, już założyła swój fantastyczny fanpage i dzisiaj, kochana, to jest twój debiut, Aniu, przed kamerą. Także dziewczyny, dajcie Ani mnóstwo, mnóstwo miłości, serduszek, piszcie komentarze, i my, kochane, dzisiaj mamy dla was fantastyczne spotkanie. Plan działania jest następujący. Wykonamy sobie wspólny makijaż. Ania taki bardzo podstawowy, bardzo bazowy makijaż, dosłownie w 2 minutki i to raptem 4 produktami. Z kolei ja pokażę, co do tego makijażu można dodać, żeby on był troszeczkę bardziej kobiecy, trochę bardziej taki biznesowy, jakie elementy dołączyć dla Ani typu urody i być może dla twojego, jeśli też spodobają ci się kolory. I kochane, porozmawiamy sobie też o tym troszeczkę właśnie, jak to jest być Mary Kay w czasie pandemii, jak to jest rozwijać się w naszym zespole. Także Ani, ja ci bardzo dziękuję, że jesteś ze mną i przede wszystkim gratuluję ci ogromnej odwagi, żeby dzisiaj pokazać się z samego rana bez makijażu wszystkim naszym widzom. Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Jeżeli będę się stresować, to od razu z góry przepraszam, bo jest tu mój debiut, jak powiedziała Marta. Ale cieszę się, jestem tutaj po to, żeby się rozwijać, żeby właśnie dowiedzieć się, jakie nowe elementy mogę do tego bazowego zestawu włączyć. No bo wiadomo, że w tym podstawowym zestawie jest taki basic, a ja bym chciała wyglądać trochę bardziej profesjonalnie, czy do klientek, czy do przyszłych konsultantek, bo to też wiadomo, że w przyszłości gdzieś tam się o tym myśli, tak? Więc. Czyli to jest makijaż z wizją, to będzie makijaż z wizją, będziemy budowały look kobiety biznesu, będziemy budowały bardzo taki makijaż dający pewności siebie. Aniu, a jeszcze zanim zaczniemy, kochane, jeszcze dla tych z was, które są na Make Up Charm po raz pierwszy, witam was bardzo serdecznie. Ja się nazywam Marta Chowańska i jestem doradcą do spraw pielęgnacji i wizażu luksusowej amerykańskiej marki kosmetycznej Mary Kay, jak i rozwijam zespoły sprzedażowe i rozwijam kobiety w naszym zespole, ucząc je, jak pięknie wyglądać, być bardziej pewnymi siebie, bardziej przedsiębiorczymi. I Ania właśnie dołączyła do nas miesiąc temu. I Aniu, jeśli możesz jeszcze zanim zaczniemy nakładać kosmetyki, a mamy tutaj sporo sutenek, powiedzieć troszeczkę o tym, jaka była twoja motywacja i dlaczego zdecydowałaś się dołączyć do nas? Moja motywacja wynikała z tego, że gdzieś tam wcześniej próbowałam tych kosmetyków, były dla mnie dobre, ciekawe, no i gdzieś tam wiadomo, że ta pandemia przyszła, tak, różne były zawirowania takie pracowe, miałam trochę więcej wolnego czasu i nie można było wyjeżdżać, podróżować, więc gdzieś tam zaciekawiło mnie to i postanowiłam dołączyć. Cieszę się bardzo, bo jest dużo ciekawych szkoleń, jest bardzo fajna grupa taka kobiet, która wspiera i codziennie mogę się umotywować jakimś filmikiem, czy to twoim, Marta, czy to ewentualnie na przykład na obszarze szczęścia dyrektor takiej, tak. Dyrektor takiej, bo jeszcze nie wszystkie nazwiska znam, ale jak najbardziej jest to dla mnie ciekawe i myślę, że też te szkolenia trochę mnie tak przyciągnęły, no bo wiadomo, że to jest coś, co mogę w przyszłości później jakby też z pożytkiem w swoim życiu jakoś tak zastosować, a sprzedaż wszędzie się przydaje, bo tak naprawdę też staram się rozwijać i mam drugą pracę. W międzyczasie też jak najbardziej wszystko sobie to poukładałam. No i mimo wszystko chcę tutaj też w Mary Kay być, bo widzę, że jest fajnie, jest ciekawie i przy okazji można coś zarobić, zadziałać, także jestem tu. Bardzo, Aniu, mi się podoba tobie właśnie to podejście, bo czasami jest taki głos, w którym po prostu
ty patrzysz na moc możliwości, czyli dostrzegasz możliwość swojej przemiany, swojej metamorfozy zewnętrznej, czyli możliwość dbania o urodę, bo też bardzo mądrze wybrałaś sobie taki zestaw startowy, tak jak powiedziałaś, bardzo podstawowy, to nie była bardzo duża inwestycja, ale mogłaś już mieć fantastyczne kosmetyki dla siebie, dla przyszłych klientek, zadbać o siebie, ale patrzysz też na możliwości rozwoju, czyli to, że możesz się szkolić, możesz zdobywać wiedzę, tak jak powiedziałaś, nigdy nie wiesz, kiedy ona się przyda, a wiedza sprzedażowa, rozwojowa, biznesowa jest niesamowicie ważna i możesz patrzeć właśnie w przyszłość z taką wizją, że jesteś w dobrym miejscu, no i wybrałaś też takie wspierające środowisko, czyli dla mnie teraz też w czasie pandemii, ja często sobie mówię, ja nie wiem, co ja bym zrobiła bez Mary Kay, ponieważ mam tutaj tyle właśnie wsparcia, tyle energii, tyle uśmiechu, że nawet jeśli czasami jest tak, że przez kilka dni nie wychodzę z domu, a też kocham podróże, kocham zmiany, więc ta taka rutyna nie jest tak do końca wygodna dla wielu z nas, to właśnie mimo to dzięki Mary Kay czuję, że ciągle coś się dzieje, że ciągle mogę uczestniczyć w czymś ważnym, w czymś potrzebnym, mogę pomagać sobie, pomagać innym kobietom, więc Ania, się bardzo cieszę, że jesteś z nami. Super. Okej, okay. No to co, skoro wiemy już, że rozwój jest tutaj możliwy, że są fantastyczne szkolenia, że jest zmiana wewnętrzna, to teraz może zacznijmy od tego pierwszego kroku, jakim jest właśnie zmiana zewnętrzna, czyli metamorfoza. I Ania wybrała sobie zestaw ulubiony. To jest zestaw, który absolutnie naprawdę jest ulubiony. Najwięcej kobiet dołączają do nas, decyduje się właśnie na ten zestaw. Jeśli nie wiecie, o jakim zestawie mówię, to koniecznie piszcie na PRIV. I tam znajdowały się produkty do makijażu. Aniu, pokażesz jakie? Co tam było? Mamy na pewno podkład. Tak, podkład. Okej. Okay. I później jest puder sypki, mineralny, bardzo fajny, pochłaniający sebum. Okej, okay, czyli taka absolutna podstawa, prawda? Mamy pędzelek. Tak. Mamy tusz do rzęs z efektem sztucznych rzęs, czyli Lash Intensity. Dokładnie. I mamy błyszczyk, zgadza się? Zobaczcie, mamy te same produkty. Tak, i błyszczyk. Super, czyli jest to takie absolutne minimum, 4 produkty plus pędzel i tak naprawdę można sobie wyrównać ładnie skórę, podkreślić oko, lekko przeciągnąć usta. Jest makijaż, który jakby chroni skórę, bo Aniu, ty też masz buzię reaktywną, wrażliwą, bardzo wymagającą cerę. I tutaj taka kołderka z minerałów nie tylko właśnie pięknie przykryje, ale też wypielęgnuje tą buzię. No ale pokażę ci dzisiaj, Aniu, co właśnie możesz dołożyć więcej i jak to zrobić. Więc może umówmy się w ten sposób, że będziemy malowały się wspólnie. Możemy zacząć od podkładu. A ja będę pokazywała ci te kolejne elementy i będziesz mogła sobie później to notować, czy właśnie te produkty uzupełnić i samodzielnie spróbować. To co, zaczniemy od podkładu i widziałam, że ty chyba nakładasz gąbeczką i ja używam pędzelka. Mhm, tak, bo jeszcze pędzelka nie mam tego do fluidu i chciałabym go właśnie dodatkowo sobie dobrać. Więc pewnie będę już później miała bardziej profesjonalnie, a na razie skorzystam z gąbeczki. Jasne, to jest jak najbardziej. Gąbeczka. Zobacz, jak nakładam pędzlem, to też nakładam takim ruchem wklepującym jak gąbką, a następnie leciutko ścieram w dół, takim, tak jakby muskając, dzięki czemu naprawdę mam super krycie i wiem, Aniu, że u ciebie przy tych zaczerwienionych policzkach pędzel bardzo ci się spodoba, bo zobaczysz, że masz cienką warstwę podkładu, ale on będzie krył dużo mocniej, dużo, dużo mocniej niż gąbka, no bo gąbka jednak troszeczkę tego podkładu pochłania, a pędzel, zobacz, on po prostu nic w nim nie zostaje. No, na gąbce jest. Tak, więc tutaj aplikator faktycznie rewelacyjny. To już widać różnicę też, jeden policzek mam jaśniejszy, a drugi czerwone. Tak, tak. Właśnie przy skórze płytką naczynionej, przy skórze takiej zaczerwienionej, możesz sobie nawet w tych miejscach, gdzie masz, w tym momencie, gdzie nakładasz właśnie makijaż, gdzie masz te zaczerwienia, nałożyć możesz sobie dwie warstwy podkładu, cieniutko, dlatego że z reguły tam właśnie podkład szybciej schodzi. Ale ja ci pokażę produkt, który też będzie świetnym właśnie dodatkiem, czyli nasz korektor Light Beige. To jest taki odcień żółciutki, jasny, żółty odcień i korektor, który ma właśnie żółty pigment,
On ma zdolność do ściągania zaczerwienień z twarzy. Są na rynku też korektor zielone, które właśnie tą czerwień ściągają, ale jak nałożysz taki zielony korektor, to czasami buzia wychodzi później taka szara, taka trochę bez życia. Natomiast ten żółty kolor jest bardziej zbliżony do naturalnego odcienia skóry, pięknie kryje, ale wygląda też naturalnie. I to, co Aniu będziesz mogła robić, albo przed podkładem, albo na podkład, sama zdecydujesz, jak ci się bardziej podoba. Ja mogę na podkład, bo ja mam troszkę chyba ciemniejszą skórę od ciebie. To nałożysz sobie, zobacz, ten korektor w taki sposób. Ja mówię na Pocahontas, ty z tymi włosami wyglądasz jak Pocahontas, więc... Czyli zobacz, dosyć szeroko na policzkach. Blender właśnie. I potem zaczynasz go sobie tak delikatnie wtapiać i ja od razu wchodzę nim też pod oczko, bo wtedy ładnie też przykryję tutaj pod oczami. Masz piękne, duże oczy, więc możesz sobie tutaj rozświetlić. I on od razu wzmocni krycie w tym najbardziej newralgicznym punkcie, czyli właśnie na te czerwienionych policzkach, ale możesz też go nakładać sobie na czoło, możesz sobie go nakładać na brodę, na nosek. I tutaj jest naprawdę 90% pigmentu, więc jest krycie, zobacz, bardzo, bardzo mocno. Nie wiem, czy to widać, ale tu był podkład, a to jest korektor. On bardzo mocno kryje. Nawet możesz sobie czasami dodać kropelkę do swojego podkładu, i wtedy nałożyć na całą buzię. I wtedy na pewno będziesz miała ten efekt, na którym ci zależało, czyli trwały makijaż i bez przebijających zaczerwienień. Tak, ja teraz sobie nałożę drugą warstwę, bo moje czerwone policzki, po prostu chciałabym, żeby ich nie było. Także chętnie później skorzystam z korektora, jak najbardziej. Tak, zobaczcie dziewczyny, napiszcie właśnie, czy u mnie widać różnicę, kiedy ten korektor, on nawet nie jest nałożony na całą twarz, ale właśnie na policzku, to po prostu momentalnie jakby ta skóra jest taka wyczyszczona. To jest aż niesamowite, bo cała ta czerwień znika i wbrew pozorom ja go wcale nie nałożyłam dużo. On też jest bardzo odżywczy, ma przeciwutleniacze, nie podrażnia skóry, pięknie się trzyma, nie wchodzi w linię, w zmarszczki, więc naprawdę tutaj działanie podobne do takich bardzo kryjących kamuflaży, a równocześnie bardzo lekka i bardzo, bardzo pielęgnacyjna formuła. Dlatego tutaj taki pierwszy dodatek i wiadomo, że kiedy, nie wiem, pracujemy z ludźmi, właśnie czy mówiłeś, czy jak do klientki, czy na jakieś spotkanie, nie wiem, na randkę, gdziekolwiek idziemy, kiedy są emocje, to ta buzia bardziej się jeszcze zaczerwienia, prawda? Ja przynajmniej mam taką tendencję, że jeśli jestem w emocjach, to robią mi się takie czerwone plamy. I właśnie użycie takiego korektora kompletnie ten problem niweluje. Nikt nie widzi, czy się stresujesz, po prostu zawsze jest ta buzia pełna blasku. Więc jest po prostu ekstra. Ok, czyli Ania, sobie jeszcze dokładasz drugą warstwę. Tak. Następnie będziemy nakładały puderek mineralny i on też bardzo ładnie wzmacnia krycie. To jest taki must dla każdej kobiety, zresztą to jest nasz absolutny bestseller, bo ten puder, a właściwie podkład w pudrze wygładza, kryje i tak jak fajnie powiedziałaś, pochłania sebum, bo tutaj też jeśli jest właśnie tendencja do świecenia, a większość z nas ją ma, przynajmniej w strefie T, to potrzeba puderku, który będzie w naturalny sposób to regulował. Aniu, wiesz jak go nakładać? Tak. Jeszcze mam problem z kamerką, bo nie wiem, gdzie mam to pokazać. Ja też proszę tak samo na drugą stronę na początku, bo ona jest taka odwrócona. Spróbuj na środku. Na środku, dobrze. Super. O, mam otwarte. Sięgnę po pędzel. Okej, mamy pędzelki, dziewczyny, zobaczcie, to są pędzle właśnie do pudru mineralnego. I dobrze jest okrężnym ruchem nałożyć we włosie. Można sobie strzepać nadmiar, albo nawet, zobacz Aniu, obrócić pędzelek w ten sposób i tak jakby do środka wbić produkt. Wtedy on bardziej zostaje we włosiu. Okay. I potem zaczynasz okrężnymi ruchami polerować sobie całą skórę. Tutaj postaraj się nie przyciskać za mocno do twarzy, bo przy skórze naczynkowej wszelkie tarcie, jak dzisiaj sama też zauważyłaś, powoduje tak zwaną mikroeksfoliację, czyli takie nadmierne złuszczanie skóry. Może podrażniać nawet tak mięciutki pędzel, dlatego po prostu staraj się bardzo delikatnie, nie przyciskać za mocno i właśnie nakładać produkt na skórę. Powiem ci, że jestem ci wdzięczna za tą prośbę o korektor, bo ja dawno go nie stosowałam i jak dzisiaj nałożyłam, to tak mi się podoba, że po prostu będę to robić codziennie.
rewelacyjnie to wygląda. Od razu jakoś ten policzek, w ogóle ty masz też piękne kości jarzmowe, takie właśnie wyraziste, więc ten policzek będzie od razu podkreślony. Idzie właśnie zima i taki chłodniejszy czas, wiatr i często po prostu ta pogoda powoduje u nas te zaczerwienienia. Nawet jeżeli ktoś nie ma z tym problemu, to gdzieś tam ten policzek jednak bardziej odsłania się. Tak, zdecydowanie. A kiedy masz to właśnie ładnie przykryte, dzień dobry, dziewczyny się z nami witają, Izabela, Agnieszka, Kasia, Asia, dziewczyny. Jeśli są tutaj wśród Was kobiety, które mają właśnie tendencję do zaczerwienień, a chcą sobie stworzyć taki piękny, świeży, promienny, biznesowy look, to piszcie śmiało, jesteśmy ciekawe, czy podobają Wam się triki i czy znacie już magiczny korektor Light Beige, który właśnie dla skór płytko naczynionych, zaczerwienionych, właściwie dla każdej, robi niesamowity efekt. Cieszymy się, że jesteście z nami. No a my już mamy nałożony puderek i wiem, Aniu, że też przy zaczerwienieniach niechętnie sięga się po róż, prawda? On się wydaje zbędny. Dokładnie. Ale chciałabym wypróbować ten produkt taki nowy, gdzie mamy dwa w jednym, czyli i róż, i brązer. Czyli troszkę bym tutaj wtedy podkreśliła swoje policzki, no bo kształt mojej twarzy jest taki dosyć, można powiedzieć, nietypowy. Nie ma jakoś tam spersonalizowanego kształtu, bo to ani nie jest owal, ani kwadrat. Więc chciałabym tutaj podkreślić te policzki i wtedy troszkę coś się dzieje na tej twarzy. Tak. Wiesz, jak patrzę teraz, jak patrzysz sobie na wprost, na kształt twojej twarzy, to taka pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, bo wiesz, to nazewnictwo, owal, serce, diament, kwadrat, prostokąt, ono ma nam ułatwić niby klasyfikację, ale z drugiej strony czasami utrudnia, bo to jest trochę tak jak z typami urody, z analizą kolorystyczną. To nie jest tak, że my jesteśmy dokładnie jak w książce napisane, dokładnie takie. Każdy jest bardzo indywidualnym typem urody, czy bardzo indywidualnym kształtem, czy to sylwetki, czy twarzy, więc Aniu, żeby sprawdzić to, jak konturować swoją twarz, jak patrzysz na swoją twarz na wprost, to wyobraź sobie, że rysujesz linię, która jest jakby konturem twojej twarzy. Tak? Czyli widzisz ten kształt i teraz zastanów się, czy ten kształt jest bardziej szerszy, czy bardziej podłużny, czy bardziej wydłużony. Jak byś określiła? Czy twoja buzia jest bardziej szeroka niż wydłużona? Jaka? Podłużna, taka jest wydłużona. Teraz okay. Super, zgadzam się. Też tak widzę twoją twarz, mimo że my się widzimy tylko w dwuwymiarze, nie w 3D, bo jeszcze bierzemy oczywiście pod uwagę budowę tutaj kości i tak dalej, to już widać, że ta buzia jest bardziej wydłużona niż szeroka. I to jest taka wskazówka, że możesz w swoim konturingu, czyli modelowaniu twarzy, wprowadzać więcej linii poziomych. Co to oznacza? Czyli na przykład możesz czoło sobie tutaj skonturować w ten sposób, nakładając brązerek. Policzek też raczej nie tak nisko w dół, bo wtedy on taki się zrobi, widzisz, taki obwiśnięty, tylko właśnie bardziej tutaj, pionowo, czyli chcemy go podnieść, tak? Tak samo możesz sobie skrócić delikatnie tutaj, tak? I wtedy ta buzia automatycznie, jeśli te miejsca przyciemnisz, ona wtedy się zbliży do tego ideału, czyli do owalu. Tyle teorii, ale ja Ci teraz pokażę, jak to zrobić w praktyce. I faktycznie dobrym rozwiązaniem jest użycie tego sticka, tylko że to jest produkt z edycji limitowanej. Ja nie wiem, ile, czy one są jeszcze dostępne. Trzeba to po prostu będzie sprawdzić. Natomiast tutaj mamy bardziej róż i rozświetlacz, aniżeli róż i brązer. Okay? Czyli pokażę Ci, jak możesz go użyć w mądry sposób. I z jednej strony pokażę Ci ten stick, a z drugiej pokażę Ci już klasyczny, jakby prasowany brązer i róż. Czyli nasz kolor latte i nasz kolor dla Ciebie to byłby Darling Pink, bo to jest, zobacz, to jest róż, który faktycznie nie ma, on nie wiem, czy to widać, ale on nie ma pigmentu takiego czerwonego, różowego. On daje tylko takie lekkie odświeżenie na policzkach. I w dodatku delikatnie też rozświetla. No dobra, ale zacznijmy od tego sticka. Przede wszystkim, Aniu, nie możesz nakładać różu tutaj, czyli blisko nosa, bo wtedy jeszcze bardziej podbijesz tą czerwień twarzy. Bożenka nam pisze, że to jest jeszcze do kupienia, że są jeszcze ostatnie sztuki. Więc dzięki Bożena za... jeszcze są, Beatka też pisze. Dziewczyny, super, super, że piszecie, super, że się dzielicie.
Dlatego, że no to mogą być, tak jak mówię, ostatnie już sztuki. Tak, dzisiaj dziewczyny piszą super wskazówki. Dziewczyny, dzisiaj wy naprawdę jesteście zaproszone na prywatną lekcję makijażu. Możecie wszystko podglądać, a to wszystko dzięki Ani. Tak. To jest rewelacyjne. Okej. Okay. Czyli teraz, Aniu, zobacz sobie. Jak masz zewnętrzny kącik oka i płatek nosa, to spróbuj te dwie linie połączyć ze sobą. Nawet możesz tak jak ja, paluszkami. Jeszcze raz. Idzie sobie jedna linia od noska w bok do uszka, a druga od oka w dół i one się połączą. O, super, dokładnie. I to miejsce, które znalazłaś, to jest szczyt twojej kości jarzmowej, czyli najwyższy punkt i w tym miejscu właśnie powinnaś nakładać róż. Okej, to ja sobie nałożę trochę błyszczyku. Tak, możesz to zrobić błyszczykiem, możesz to zrobić, żeby zaznaczyć to miejsce. Możesz to też zrobić po prostu szminką na przykład, bo chodzi o to, żeby sobie zobaczyć to miejsce. Dobrze, i sięgnę po drugie lusterko, bo pięknie chcę, żeby to zobaczyć. Teraz zobacz, co się dzieje. On się pięknie rozprowadza na kości, fantastycznie modeluje, a równocześnie w ogóle nie wchodzisz w to miejsce, gdzie są zaczerwienienia, prawda? Tylko akcentujesz tutaj, w tym miejscu, gdzie róż się powinien znaleźć i to momentalnie widać, że cała kość pięknie się zaznacza. I tu jeszcze właśnie jest rozświetlacz i można tym rozświetlaczem troszeczkę jeszcze dołożyć do góry. Okej, okay, rzeczywiście to, trochę już lepiej. Prawda? To też można zrobić szminką, to można zrobić właśnie jakimś kremowym produktem. No ten róż jest typowo, ten stick jest typowo dedykowany, on jest inspirowany właśnie pokazami mody, gdzie modelki właśnie mają takie bardzo rozświetlone policzki, ale to wygląda super naturalnie. Tak? Tak, bardziej naturalnie niż wcześniej. Jakby za daleko tutaj zawsze stosowałam. Tak, to jest najczęstszy błąd, po prostu próbujemy podkreślić te nasze jabłuszka, okay, i robią się takie trochę pucki wtedy, a chodzi o podkreślenie policzka. Aniu, to ja bardzo szybko nałożę sobie ten drugi też róż, żeby pokazać ci, ta sama technika, czyli hop, hop i od tego miejsca ku górze. Jeszcze raz, może pokazać. Tą samą techniką, zobacz, oczko, nosek i od tego miejsca ku górze nakładam teraz właśnie ten kolor Darling Pink. Natomiast bronzer, i tutaj pięknie to wygląda, ja uwielbiam w ogóle ten tip i też bardzo nakładam często, szczególnie w takim francuskim makijażu, gdzie chcesz wyglądać tak kobieco i subtelnie, to nakładam róż na powieki, bo on jest tylko takim delikatnym uśnięciem koloru, ale przyznam się szczerze, że to się da zrobić tylko z tymi różami Mary Kay, bo inaczej to czasami wyglądają tak ceglasto na powiekach albo tak sztucznie, a te pigmenty mineralne po prostu tak się rozpraszają, że to nie do końca wiadomo, czy ty masz makijaż, czy ty po prostu z natury jesteś taka ożywiona, rozświetlona i to właśnie o to troszeczkę chodzi, żeby oszukać oko. I pokażę ci teraz bronzerek, czyli jakby ja mam też inny kształt twarzy, więc ja z reguły nie konturuję czoła, ale ty możesz sobie, Aniu, spokojnie zrobić taką trójeczkę, czyli wykonturować tu czoło, potem pod linią różu i przejść sobie jeszcze na żuchwę. Tak? Ja to zrobię tak trochę mocniej, żeby było widać. Okej, okay, teraz tylko to czoło sobie rozblenduję. I wtedy po prostu automatycznie będzie ta twoja twarz bardziej wymodelowana. No i ten rozerek też po prostu sam maluje. A jak nazywa się? Przypomnij. Nazywa się latte, tak jak kawa, bo on ma dosłownie odcień kawy z mlekiem, więc nie jest ani za ciepły, ani za chłodny. Idealnie właśnie modeluje. I też bardzo go lubię nałożyć na, zobacz, tutaj na powiekę w tym miejscu, czyli troszeczkę na kość, na oko. Robię to tym samym pędzlem, co do pudru, ale mamy też specjalny pędzel do tego, taki skośny. I wtedy od razu podnosi się też oko. Ja na razie skorzystam z jakiegoś swojego wcześniejszego. Mhm. Spróbuj właśnie zrobić taką trójeczkę. I to, że masz wcześniej nałożony róż, bardzo pomaga, bo widzisz, w którym miejscu potrzebujesz dołożyć. O, super. I zawsze też zwróć uwagę wtedy na szyję. Z reguły przy skórach płytko unaczynionych szyja jest dużo jaśniejsza od twarzy. Nie wiem, czy ty też tak masz. Mhm. Że twarz jest bardziej zaczerwieniona, szyja jest jaśniejsza,
Dlatego zawsze trzeba sobie troszeczkę też zejść tutaj na szyję z tym bronzerkiem, żeby to wyrównać. Z tym różem w sticku jest jeszcze fajny trik, można go nakładać na usta. I naprawdę ślicznie wygląda. Wtedy jak chcesz zrobić taki szybki look, to ten kolor policzków koresponduje, nawiązuje do koloru ust i wszystko jest bardzo spójne. Tak jak ty nałożyłaś też dzisiaj sobie błyszczyk. To właśnie też o to chodzi, żeby w takim biznesowym makijażu wszystko było spójne. Okej, okay, mamy policzek. Masz, Aniu, jakieś pytania do tej części? To znaczy, no, brakuje mi tych produktów, więc na pewno będę sobie domawiać, czyli bronzer latte, a stick był to rozświetlacz. Ja używałam Mouth and Shimmer, nazywa się, czyli właśnie taki delikatny brudny róż i delikatny taki rozświetlający złoty, ale możesz też użyć różu Darling Pink. Jeśli będziesz wolała formułę prasowaną, to tu jest ten właśnie odcień Darling Pink. Dobrze. Dobra, i też na powieki właśnie go sobie nałożyłam. Okej, okay, Aniu, no to teraz szybka rama oka. Ty masz już tusz do rzęs. Ja bym chciała ci jeszcze pokazać jeden produkt, czyli tusz do brwi, bo obie jesteśmy brunetkami. Powiedz mi, czy to jest twój naturalny kolor włosów? To znaczy, góra jest naturalna, a jest... Delikatnie masz wyróżnione, ale masz po prostu przepiękne włosy. Już ci mówiłam to wcześniej, zanim weszłyśmy na żywo, ale masz zachwycające włosy. I tak samo brwi też masz z natury ciemniejsze, prawda? Więc to jest świetna sprawa. I ja podkreślam brwi takim tuszem zagęszczającym. On się nazywa Dark Brunette. Nie wiem, czy malujesz bratki kredką, albo w ogóle cieniem, czy malujesz czymkolwiek. Ja staram się taką kredką malować, aczkolwiek może właśnie coś polecisz jeszcze, bo ona słabo mi się trzyma. Mhm. A coś fajniejszego by się przydało już. Ja bardzo lubię ten tusz do brwi, dlatego że on pięknie układa włos, trzyma się calutki dzień, szybko się go nakłada, tylko trzeba po prostu się tego nauczyć. Pokażę ci, jak ja to robię. Mam kolor, mam kolor Dark Brunette. I to jest ten sam, który będzie dla ciebie, bo obie jesteśmy właśnie ciemnymi brunetkami. I biorę bardzo malutko, zobacz, to jest taka szczoteczka jak do tuszu, tylko że bardzo maluteńka, jak do tuszu do rzęs, tylko taka mini. I zobacz sobie różnicę, to jest niepomalowana brew i ja po prostu zaczynam bardzo delikatnie dotykać włoski i tak trochę muskać jakby skórę. I on naprawdę, nie wiem, czy kiedyś miałaś robioną taką ładnie zrobioną pudrową hennę, to jest taki efekt jakby wymodelowania tej brwi. Też jest ważne, Aniu, żebyś wszystkie te włoski wtedy podnosiła sobie w górę. Mhm. Żeby ta brew po prostu była jak najbardziej wypełniona, żeby ona się zrobiła taka uniesiona, taka właśnie seksownie łukowato wygięta. To wygląda wtedy bardzo naturalnie. I ten tusz mamy we wszystkich właściwie kolorach, więc też z łatwością możemy polecić naszym klientkom odcień i dla blondynek, i dla rudych, i dla właśnie dla ciemnych, dla jasnych brunetek. I wiesz, niby nic, a różnica jest naprawdę ogromna, więc myślę, że tutaj ci się spodoba. Tylko właśnie taka wskazówka, żeby nie dawać go za dużo, bo jak go dasz za dużo, to łatwo czasami zrobić plamę i zniechęcamy się do używania. Trzeba to robić bardzo lekką ręką, dlatego też ten produkt bardzo, bardzo długo służy. Ja bym go właśnie dodała do takiego zestawu must have, tak jak musi być tuż na rzęsy, bo dziwnie wyjść bez pomalowanych rzęs, to tak samo dla mnie dziwnie wyjść bez brwi. Dlatego to jest taki mój ekspres produkt. Tak, moja siostra też bardzo lubi, jak mam zrobione brwi. Mhm. Nie wiem, czy też macie siostry, które ciągle gdzieś tam was poprawiają. No to moja siostra ciągle poprawia moje brwi. Daje mi też różne wskazówki i uważa, że brwi są najważniejsze. Więc zachęcam tak do tego produktu. Ja na pewno go zakupię, bo chcę, żeby moja siostra też była zadowolona i jakoś tak, żeby też już
chwaliła, a nie krytykowała. O, tak, żebym powiedziała: Aniu, no w końcu masz zrobione te brwi dobrze. Ciekawe, co by powiedziała o moich. A powiedz, czy to jest młodsza czy starsza siostra? Młodsza siostra. O, tak, myślałam. Jak ma na imię? Moja siostra ma na imię Halina, takie nietypowe imię, ale jest bardzo fajna i tak naprawdę już ma i rodzinę, męża, dzieci, więc bardzo jest też przedsiębiorcza i dba bardzo o wygląd, wizerunek, więc myślę, że też jej rada jest ważna i poprawię sobie jeszcze te brwi. Ale zobacz, jakie to jest niezwykłe, jak ja sama mam dwie siostry, jestem akurat najstarszą siostrą i zawsze moja Julka, moja młodsza siostra, która jest przemądrą kobietą, mówiła: Marta, ty zawsze dla mnie byłaś guru makijażowym, zawsze byłaś dla mnie guru modowym, i jak ona właśnie, jak mnie nie zapytała, to nie wiedziała właśnie, co ubrać na siebie, jak się zachować. Dopiero z czasem przyszła taka świadomość, że tak naprawdę każdy popełnia błędy i ja wcale nie jestem alfą i omegą, ale jest coś takiego, że starsze, że często właśnie wpatrujemy się w starsze siostry, ale też i w młodsze, że my właśnie kobiety jako siostry się wspieramy i to jest wyjątkowe. Mam nadzieję, że twoja siostra obejrzy tego live'a i ucieszy się, kiedy usłyszy, jak bardzo jest dla ciebie ważna. To jest coś pięknego. Rodzina to drużyna, także super. Myślę, że obejrzy. I pozdrawiam ją. Tak, wyszła, to jest fantastyczna sprawa, także ja też pozdrawiam i fajnie, że się macie. Okej, Aniu, pokażę ci jeszcze co z okiem, dlatego że oczywiście przy takim makijażu już wytuszowana rzęsa wygląda bardzo ładnie, ale chciałaś też dodać jemu troszeczkę takiego większego szyku, żeby ten makijaż był taki trochę może bardziej francuski. I tutaj polecę ci eyeliner. To jest eyeliner w pisaku i sama zauważyłaś, że chyba dobrze byłoby zacząć od tego pisaczka, prawda? Bo mamy też kredki, mamy cienie. I powiedz mi, jak u ciebie z kreską? Robisz sobie kreseczki? Staram się robić kreseczkę od połowy oka do końca oka, bo zauważyłam, że troszkę to jakby moją powiekę też odsłania i uwydatnia to oko bardzo ładnie. Jeżeli robię całość, to nie zawsze mi to równo wyjdzie, ale lubię mieć te kreseczki. I dlatego tak zapytałam o ten pisak, bo wiem, że jest w miarę dobry do aplikacji i też będę mogła sobie fajnie tutaj wyrysować tę końcówkę oka i dzięki temu takie rzęski będą lepiej wyglądały. To prawda. Właśnie taki delikatny akcent, wiesz, on może malować i bardzo cienkie, i bardzo grube linie, w zależności od siły nacisku. Najfajniejsze w nim jest to, że możesz go dokładać warstwa po warstwie, on się nie waży, nie kruszy, nie zbiera. I ja zrobię tak, jak mówisz, czyli od połowy oka, zobacz, robię sobie po prostu nim takie szybkie stempelki. Właściwie wchodzę nim tylko w linię rzęs. Mhm. I można sobie wtedy też nawet troszeczkę ją pogrubić tutaj w tym zewnętrznym kąciku, to też to oko się bardzo ładnie uniesie. Myślę, że następną lekcję musimy zrobić o cieniach, bo ty masz też tak piękne, duże powieki, że tutaj grzechnie nakładać cieni. No dzisiaj bronzerek i róż też wygląda bardzo ładnie w takim makijażu, więc przy francuskim makijażu nie musi być tych cieni wcale dużo. Ja lubię też mieć podkreślone oko, bo jakby teraz najbardziej uwagę przyciągają moje policzki. A ja bym chciała odsunąć uwagę od tych policzków, no bo one się zaczerwieniają i dlatego lubię podkreślać oko. I rzeczywiście na początek to jest taki pomysł po prostu, żeby od czegoś zacząć, od czegokolwiek, więc dlatego ta kreska tym pisakiem, ale jak najbardziej cienie też lubię i też bym chciała skomponować sobie fajną paletkę, bo wiem, że wtedy to oko przyciąga uwagę i ta partia ciała, właśnie ta poprawiona brew i to oko, i już wtedy zupełnie inaczej wyglądam, jakoś lepiej się czuję. Tak, to jest fajny właśnie sposób na odwrócenie uwagi od tego, co może nie chcemy bardzo przyciągać wzrok, tak, czyli właśnie od zaczerwienień, a skupienie na twoich atutach, na twoich pięknych oczach. Powiedz mi, Aniu, jaki masz kolor oczu, bo w tym świetle widzę, że są ciemne, ale czy to są ciemnobrązowe, czy piwne, czy może masz takie ciemno-niebieskie oczy, chyba raczej coś brąz. Brąz, to jest ciemny brąz.
Super, to wiesz, to też jest takie oko, które nie wymaga bardzo mocnego wydobycia, jeśli chodzi o tęczówkę i możesz nosić tak naprawdę wszystkie cienie, jakie ci się spodobają. Ja troszeczkę tą kreskę wyciągnę, to jest opcjonalne, ale właśnie jeśli zrobisz sobie taki lekki koci ogonek, to będzie pięknie i możemy już później tuszować sobie rzęski. Ale zobacz, faktycznie taka kreska od razu przyciąga uwagę i wygląda bardzo tak szykownie. Ja sobie postanowiłam przypudrować lekko te powieki, bo nie mam niestety jeszcze tej kreski, ale przynajmniej tutaj sobie je zmatowię. Pewnie. Tak, i ten puder też fajnie właśnie pochłania sebum, więc jakby zapobiega odbijaniu się później na powiece, czy to kreski, czy to tuszu. Okej, no to co, robimy rzęsy. Dostałaś tuż nasz Intensity, który ma gigantyczną szczotkę. Jestem ciekawa, jak twoje pierwsze wrażenia, bo czasami panie za pierwszym razem, jak go kupują, to troszeczkę się boją, ale potem efekt je cieszy. Więc jak u ciebie, Aniu? Ja myślę, że jest bardzo profesjonalna, jak wrażenie, nie wiem, jakoś nie zauważyłam, że jest aż tak mega gigantyczna, bo już różne stosowałam tusze. No myślę, że to jest po to, żeby jednak ten efekt tak osiągnąć, czyli wydłużenia rzęs, zagęszczenia. I chyba skupiam się bardziej na rzęsach niż na tej szczotce, bo lubię mieć je ładnie, tak równiutko wyczesane. A jeżeli jest to coś, co mi pomaga je ładnie wyczesać, to jak najbardziej cieszę się, że tak to zostało skonstruowane. Tak, dokładnie. Ta szczoteczka ma dwa rodzaje włókien. Tutaj są dłuższe i krótsze włoski, które właśnie idealnie... Wiesz, ja mam do włosów taką szczotkę z naturalnego włosia, gdzie ona ma właśnie takie dłuższe igiełki i taką później jakby puszystą szczocinkę, nie wiem jak to nazwać, i fantastycznie czesze włosy, też wygładza właśnie. I tak samo ta szczotka, ona z jednej strony super nakłada produkt, a z drugiej strony super te rzęsy wyciąga, tak jakby modeluje, więc absolutna rewelacja. Zresztą na tą szczotkę został zrobiony patent, bo ona jest tak niesamowita. Naprawdę? Patent nowy? Tak, jest patentowana. Jest w ogóle bardzo wiele kosmetyków Marekej ma patenty. Mamy ponad 1500 patentów na formuły, jak i również na opakowania produktów, dlatego no jest to coś wyjątkowego i dlatego zawsze pytam o opinię, jak ci się sprawdza, bo jest to jedyny taki produkt na rynku. I też ta konsystencja mózgu jest fantastyczna. Bardzo wydłuża rzęsy i je zagęszcza, więc teraz tym bardziej, jak wiem, że to jest taki patent jedyny na świecie, to tym bardziej będę to doceniać, bo wcześniej stwierdziłam, że to po prostu taki pomysł, gdzie ktoś pomyślał o tym, żeby było wygodniej nakładać ten tłuszcz. A tu rzeczywiście jest to unikalne i myślę, że trzeba się cieszyć, że korzystamy z czegoś unikalnego. Tak, ja też kocham wyjątkowe rzeczy. Tak. Super. Zrobimy jeszcze piękne usta. Bardzo ładnie prezentuje się błyszczyk. Świetnie prezentuje się róż. A ty prosiłaś, Aniu, o konturówkę. Tak, tak. I powiedz mi, jakie zwykle kolory na ustach nosisz, jakie lubisz najbardziej, w jakich dobrze się czujesz? Przeważnie są to takie, można powiedzieć, róż, ale z lekką taką tendencją do czerwieni, więc nie chcę, żeby to było za blade, bo wtedy znowu moje policzki będą bardziej widoczne i troszkę, żeby było czerwone, ale też nie za mocno, żebym jakby, żeby dobrze się czuć, tak? Żeby był ten akcent, ale żeby nie było takiej strażackiej czerwieni. Wiesz, to ciekawe, bo akurat jak wybierałam pomadkę dla ciebie, a właściwie najpierw konturówkę, to pomyślałam o konturówce Rose, bo masz też w ogóle przepiękny kształt ust, one są takie pełne i powinna się podkreślać i warto podkreślić je konturówką. I właśnie Rose to jest taki odcień, tak jak go opisałaś, czyli on jest niby róż, ale ma w sobie tą taką nutkę czerwieni. Dodatkowo jest chłodny, więc nie podbija
takiego efektu pomarańczu, właśnie zaczerwienienia na twarzy. Można ją nałożyć też bardzo delikatnie, wtedy zobacz, jest subtelniejsza. I można ją połączyć właściwie z każdą pomadką. Możesz na nią nałożyć błyszczyk, możesz nałożyć na nią jakąś pomadkę w odcieniu nude, możesz nałożyć klasyczną czerwień, możesz nałożyć róż. Więc najpierw pokażę Ci sam kontur, a potem będziemy sobie, pokażę Ci może jakieś trzy propozycje najładniejszych pomadek, które dla Ciebie widzę. No i oczywiście ja sobie ją wyrusowuję bardzo ten kształt delikatnie. Nasze konturweczki są mięciutkie, trzymają się cały dzień, nie zostawiają takich później nieestetycznych, suchych skórek, czy na przykład gdzieś tam się nie zjadają. A wiadomo, że ładnie pomalowane usta wyglądają elegancko, dodają klasy i też zwracają uwagę. Tak, ja jeszcze sobie tutaj poprawię kołnierze, bo schowałam go na czas malowania. O, teraz, ale wiesz, to już teraz widać, że wyglądasz tak elegancko. Zobacz, odrobinę makijażu. Bardziej biznesowo, prawda? Tak, zdecydowanie. No i jeszcze ta kreska by się przydała i wtedy naprawdę byłby taki efekt, efekt jeszcze wow. Biznes na szpilkach, czyli zobacz, to jest sama konturówka. Od razu te usta są wypełnione i ją też możesz nosić samodzielnie jako pomadkę matową. Możesz połączyć z błyszczykiem. A jeśli chodzi o takie top kolory, to myślałam o na pewno, nie wiem co na to powiesz, ale jest taki odcień. On się nazywa Hot Pink. To jest akurat róż, a nie czerwień. Taka francuska fuksja, bardzo elegancki, bardzo też biznesowy, ale taki ożywiający, więc to jest opcja numer jeden. Myślałam też, kochana, o kolorze Red Smolder. To jest taka klasyczna hollywoodzka czerwień, ale już Ci pokażę, tylko muszę sobie nałożyć pędzelkiem na paluszek, żeby Ci pokazać. Mhm. Ale ta czerwień jest taka, widzisz, ona jest taka przygaszona. To nie jest taka ostra czerwień, tylko właśnie taka delikatnie wpadająca, może no nie w brąz, ale taki bardzo klasyczny hollywoodzki odcień. I jeszcze myślałam o takiej dziennej pomadce. Nie wiem, która na tym etapie bardziej Ci się podoba, czy ta fuksja, czy ta czerwień. Ta ożywiona, bo ja potrzebuję ożywienia, tak jakby jestem taka spokojniejsza. To był taki pierwszy wybór, ale też świetną pomadką właśnie do połączenia z tą konturówką Rose. Bo ona też, ta konturówka, będzie właśnie idealnie się stapiać z każdym, naprawdę każdym kolorem. Będzie odcień, już Ci pokazuję, Mouth Moment, czyli ta trzecia, to jest dosłownie kolor tej konturówki, czyli takie idealne dopełnienie. To ja myślę, że nałożę dzisiaj tam Hot Pink, bo jest przepiękna. Zresztą z tą niebieską koszulą, przecudownie. Tak, i właśnie to jest ten efekt, że te usta bardziej by wtedy przyciągały uwagę niż te policzki. Tak. W moim przypadku, tak? No bo gdzieś tam one są nie dość, że i jakby większe niż twoje, to jeszcze mają tą tendencję do zaczerwienienia, ale no super, bardzo mi się to podoba u ciebie. To ładnie jest kolor, jak myślisz? Myślę, że to będzie takie biznesowe, tak, że to jest właśnie takie dobre do pracy, że to nie jest takie krzykliwe, a jednocześnie nie jest tak za spokojne, czyli da mi tą ożywienia, której potrzebuję, tak. No i wiadomo, jest ranek, no to trzeba sobie jakoś to ożywić i dalej ruszać, tak, i cały dzień mieć tak na wysokich obrotach. Więc myślę, że tak, że jak najbardziej ten kolorek będzie okej i tak jak mówisz, biznesowo, tak, no bo teraz też mamy tą koszulę, ja i ty też za chwilę ruszasz do pracy, więc też gdzieś tam może wsiadasz do samochodu i tak dalej, no więc jak najbardziej to biznesowo będzie się sprawdzać. Super, Aniu, masz niezwykły talent do mówienia o produktach, o kosmetykach w sposób taki obrazami, że ty widzisz nie tylko szminkę, ale widzisz to, co się będzie działo w tej szmince, że ty wykorzystujesz makijaż do tak naprawdę podnoszenia poziomu swojej energii. I to jest największa moc, to jest największa siła. Ja uważam, że to jest największy sekret makijażu, bo pół godziny temu byłyśmy innymi kobietami. Teraz wyglądamy, tak, się inaczej. Ania jeszcze zapytała,
Aniu, jestem ciekawa, jakbyś wyglądała z włosami trochę do tyłu. Czy zechciałabyś spróbować właśnie odsłonić trochę buźkę, żeby zobaczyć w ten sposób? Też myślę, że pięknie, szczególnie ślicznie, że ta koszula ma taki kołnierzyk, który właśnie tutaj jest dość mocno zabudowany i teraz no, cała twoja po prostu uroda rozkwita, także możesz próbować. Kochany, my wam bardzo dziękujemy za to poranne spotkanie, dziękujemy za wasz czas. Zobaczyłyście, jak wyglądają kameralne lekcje makijażu online, więc jeśli masz ochotę umówić się na taką lekcję, to zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Kochany, zapraszam was też na fanpage Ani, na nowiutki, świeżutki fanpage Ani. Aniu, powiedz proszę, jak się nazywa, żeby dziewczyny mogły zajrzeć. Tak, zapraszam was bardzo serdecznie. Mój fanpage nazywa się Kosmetyki Piękna by Ania Grygoruk i zapraszam, przychodźcie, oglądajcie, mam też filmiki, mam zdjęcia, będzie tego coraz więcej. Także jest ciekawie i jak widzicie, jestem odważna, jestem umarty teraz, więc staram się też tą energię tak wprowadzić i wiadomo też gdzieś was zachęcić tak, do swojej osoby. Także zapraszam was bardzo serdecznie. Super, Aniu. I to jest też piękne w tobie, że ty łączysz właśnie ten entuzjazm, energię, wizję właśnie przemiany z ogromnym spokojem. Ja dzisiaj, nie wiem jak wy dziewczyny, ale ja przy Ani się niesamowicie dzisiaj wyciszyłam, zrelaksowałam, cudnie bawiłam i nawet zapomniałam, że jestem w pracy. A jestem, bo to jest taka praca, więc to jest wspaniałe. Bardzo wam dziękujemy, kochane, jeśli jeszcze dzisiaj tego nie słyszałyście, to chcę wam powiedzieć, że jesteś piękna, jesteś dobra, jesteś mądra, jesteś ważna i masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby osiągnąć wszystko, o czym marzysz. A tymczasem pozdrawiamy was bardzo serdecznie, życzymy wam pięknego dnia, wspaniałej środy, miejcie cudny dzień i dziękujemy, że byłyście z nami. Trzymajcie się, pa, pa. Pa, dzięki.